Właśnie możesz zobaczyć zainstalowaną oficjalną aplikację WhatsApp na moim Galaxy Watch 5 Pro. Na chwilę obecną jest to wersja beta, więc aplikacja nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna, ale można sprawdzić w niej chociażby historię czatu, wysłać wiadomość tekstową przy pomocy klawiatury lub po kliknięciu w ikonę mikrofonu wysłać wiadomość głosową. Aby zainstalować tę aplikację, musisz przystąpić do beta testów dla aplikacji WhatsApp, w ramach których będziesz mógł przetestować aplikację WhatsApp i nowe funkcje, zanim będą się pojawiać w oficjalnych wersjach. Aby przystąpić do programu beta, kliknij w link w opisie tego filmu, zaloguj się na swoje konto Google i następnie będziesz mógł przystąpić do programu beta aplikacji WhatsApp. A jak się zarejestrujesz, to powinieneś mieć komunikat o powitaniu w programie testowym. Teraz jak w sklepie Play wyszukasz aplikację WhatsApp, to zauważysz aktualizację do wersji beta. Dodatkowo trochę niżej masz możliwość zainstalowania tej aplikacji na innych urządzeniach, więc wybierz swój Galaxy Watch. Po instalacji WhatsApp pojawi się na samym dole Twoich aplikacji, a po jej otwarciu pojawi się Tobie kod, który trzeba wprowadzić do aplikacji WhatsApp na smartfonie, aby sparować ze sobą obie aplikacje. I oto jest, aplikacja WhatsApp działa na moim Galaxy Watch 5 Pro, a z jej poziomu mam wgląd do historii czatu z możliwością napisania i wysłania wiadomości tekstowej lub wiadomości głosowej. Jak przyjdzie powiadomienie z wiadomością z WhatsApp, to teraz zamiast szybkiej odpowiedzi jest opcja otwórz na zegarku, która po kliknięciu przekieruje mnie do wiadomości w aplikacji WhatsApp, na którą będę mógł odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o okno czatu, to poza rozmową są widoczne przycięte zdjęcia, ale nie można ich otworzyć, aby zobaczyć cały przesłany obraz. Nie ma również możliwości wykonywania połączeń głosowych, a zamiast plików filmowych ujrzymy tylko treść, wiadomość nieobsługiwana. Co więcej, są dwa różne kafelki, które można ustawić na zegarku. Jeden dotyczy do szybkiego przejścia do okna, aby wysłać wiadomość głosową, a drugi otwiera okno czatu danego kontaktu. Na chwilę obecną tak działa aplikacja WhatsApp na Galaxy Watch. Trzeba mieć na uwadze, że jest to wersja beta aplikacji WhatsApp, więc w przyszłych aktualizacjach dostaniemy nowe funkcje, a jako beta testerzy będziemy mieli do nich dostęp w pierwszej kolejności. Natomiast jeżeli nie chcesz zostać beta testerem, ale chcesz zainstalować WhatsApp trochę w innej wersji, to obejrzyj ten materiał, w którym pokazałem, jak to zrobić, i koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z moimi poradnikami. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć.